Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 30. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów A i B. Dwusieczne te przecinają się w punkcie P. Uzasadnij, że kąt APB jest rozwarty. Weźmy sobie jakiś dowolny trójkąt ABC. Jakikolwiek. Niech tutaj będzie A, tutaj będzie B, tutaj będzie C. Poprowadzono dwusieczne kątów A, czyli dwusieczne tego kąta, dwusieczna siecze kąt na dwie równe części i dwusieczną kąta B, czyli tego kąta. No i teraz jeśli tutaj będzie jakieś małe alfa, tutaj będzie jakieś betka, mała beta i mała beta, a tutaj będzie powiedzmy jakieś tam 2 gamma. I teraz zobaczmy. Co my możemy powiedzieć? Zauważmy, że suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni. To zatem 2 alfa, czyli ten kąt i 2 beta, 2 alfa plus 2 beta, co my wiemy? To musi być mniejsze od 180 stopni, bo tak jakby brakuje tego 2 gamma, prawda? No bo suma tak jakby dwóch kątów z trzech kątów, no na pewno nie daje 180, tylko coś mniejszego. To jak sobie podzielę to na 2 stronami, to będę miał, że alfa plus beta jest mniejsze od 90 stopni. Alfa plus beta jest mniejsze od 90 stopni. Czyli ten kąt i ten kąt mają w sumie mniej niż 90 stopni. Czyli jeśli te dwa mają mniej niż 90 stopni, to ten kąt trzeci w tym trójkącie ABP, powiedzmy, ABP, to skoro ten i ten jest, ma mniej niż 90 stopni, to ten musi mieć więcej niż 90 stopni, żeby w sumie się sumowały do 180 stopni, jak w każdym trójkącie. Czyli jeśli ten kąt APB ma więcej niż 90 stopni, no to on jest rozwarty. No i koniec dowodu. Co? Kończy dowód. Oczywiście tutaj trzeba by z trzy zdania skomentować, dlaczego tak się dzieje. No, na pewno ten warunek trzeba zapisać. Trzeba zapisać, dlaczego tak się dzieje. Czyli po prostu mówimy, no, jak weźmiemy dwa kąty z trzech kątów w trójkącie, to one na pewno dają w sumie mniej niż 180 stopni. Później dzielimy sobie przez 2. Mamy alfa plus beta, to jest mniejsze niż 90 stopni. I to właśnie nasze alfa plus beta to są te dwa kąty. Czyli skoro te dwa kąty są mniejsze niż 90 stopni, to ten musi być większy, żeby razem dawały równo 180 stopni. No i komentarz, trzy zdania i co kończy dowód. I po dowodzie. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij mu proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mister Ciupi.